wstawiennictwo patrona dnia dzisiejszego, który jest również patronem Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, wypraszać potrzebne łaski. Przede wszystkim chcemy prosić Go, aby orędował za nami w tronie Boga, wypraszając potrzebne łaski, umiłowania Eucharystii w naszym życiu. Bo przecież ona ma stanowić centrum naszego życia z wiarą. Ona ma nas umacniać, dodawać sił do wypełniania swoich zadań i zasługiwania na narodę życia wiecznego. Niech oręduje za nami, abyśmy umiłowawszy Eucharystię przylgnęli do Chrystusa i pozwolili Chrystusowi działać w naszych sercach i poprzez nas w świecie współczesnym. Świadomi swoich grzechów zaniedbań przeprośmy Boga za wszystko, co nas od Niego oddziela, abyśmy czystym sercem mogli uczestniczyć w tej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Grzechu Matce i na Pańcie Siostry, że bardzo sprzeciłem, myślał o Bogu i zajebałem. Tylko człowiekiem, a nie Bogiem, tego, który Cię będzie zabijał. Umrzesz.
Stokroć tyle otrzyma i życie wieczne obdzieli.
wychodziła z samolotu, klękała i całowała moje ziemię. Głowa państwa watykańskiego, najwyższy zwierzchnik Chrystusowego Kościoła na ziemi. Nie wstydzi się. Wręcz przeciwnie, podkreślam, całując ziemię, składam pocałunek najdroższej Matce. Przez pamięć świętego Stanisława.
wyświęcono z wielkiej postaci papieża przełomu XX-XXI wieku. Jeszcze tak niedawno, kilka dni temu, kpiono z niego i jego relikwii. Nie dziwmy się, że nawołuje do krucjaty za ojczyznę.
piętnuje tych władców, którzy dorabiają się wielkich zysków, a równocześnie chwiąc Boga i prawa Bożego. I mówi, przyjdzie kara, przyjdzie śmierć i to śmierć z ręki obcych ludzi. Całego biskupa